Uczniowie klas czwartych odkrywają świat finansów. Trwa program edukacyjny pod nazwą Mały Świat Dużego Pieniądza. Podczas nowatorskich zajęć w ramach projektu realizowanego przez Fundację Śnieżki Twoja Szansa, mali ekonomiści poznają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Na przykład jak oszczędzać, skąd się biorą pieniądze, dlaczego warto współpracować, jak mądrze wydawać. O tym, że forma edukacji przez zabawę sprawdza się w praktyce, najlepiej świadczą wypowiedzi dzieci, które już dobrze wiedzą, jak i dlaczego zarabiamy. Pieniądze to są rzeczy, za które kupujemy inne rzeczy. Wynagrodzenie za pracę rodziców. Na rzeczy potrzebne do życia. Na ubrania. Na swoje marzenia. Można włożyć do skarbonki, dorośli mogą dać do banku. Można oszczędzić dużo tych pieniędzy, a nie kupować różne takie słodycze i coś niepotrzebnego. Kosić kosiarką i można zarobić, pomóc na przykład nosić drzewo. I uczymy się ze sobą współpracować jeszcze bardziej. Celem projektu jest pokazanie najmłodszym często niejasnych dla nich mechanizmów ekonomicznych w przyjazny sposób, oparty na pracy w grupie. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby uczyli się i rozwijali swoje umiejętności pracy w grupie. To zawsze też pokazuje trudności, które w takich sytuacjach się rodzą, na przykład takie jak umiejętność znalezienia wspólnego rozwiązania, ustąpienia, wyłonienia lidera. Ćwiczenia, które już przeprowadziliśmy, również podczas dzisiejszych zajęć, pokazują, że i te umiejętności warto ćwiczyć, wymagają one zawsze ich rozwijania. Ważne jest to, żeby u dzieciaków kształtować właśnie poczucie i wartości tego pieniądza, bo on nie spada gdzieś tam z nieba, rodzice nigdy nie otrzymują, nie wybierają z bankomatów, jak to się im często wydaje, prawda? A więc od najmłodszych lat uwrażliwiać na tego pieniążka, na mądrość jego gospodarowania, oszczędzania. Myślę, że to jest ważne. Ten projekt jest naprawdę rewelacyjnie przygotowany pod względem merytorycznym. Są ciekawie zaplanowane zajęcia, bardzo piękne pomysły, bardzo ciekawe fanty dla dzieci, upominki dla nich, pomoce dydaktyczne, z których możemy korzystać na każdych zajęciach. No i stąd też jest taka radość wśród dzieci, że czasem nawet trudno jest zapanować nad ich taką energią. W projekcie biorą udział uczniowie klas czwartych z 4 poddębickich szkół podstawowych. Z Brzeźnicy, Lubziny, Paszczyny oraz Pustyni. Wszyscy otrzymali prezenty w postaci książek Świat Pieniądza. Dodatkowo do każdej ze szkolnych bibliotek trafiło po 10 egzemplarzy tej inspirującej publikacji, poruszającej najważniejsze tematy ekonomiczne. Dla wszystkich szkół i uczniów objętych programem Fundacja Śnieżki przygotowała także inne formy wsparcia oraz liczne niespodzianki. Finałem projektu będzie wyjazd uczestników do Warszawy, gdzie odwiedzą m.in. Giełdowe Centrum Pieniądza i Centrum Nauki Kopernik.